Czy jesteście gotowi na industrialną chłostę? Czy jesteście gotowi na przemysłowo-technologiczną ekstazę? Jeżeli tak, łapek w górę i koniecznie napiszcie w komentarzu, dlaczego uważacie, że plany pięcioletnie to był genialny pomysł, to sprawicie, że na tej zatroskanej o losy ojczyzny, naszej ojczyzny twarzy zagości uśmiech. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć Ave me towarzysza, witam w pierwszym oficjalnym, początkowym odcinku naszej spaczonej, totalnej ringowej serii The Hearts of Iron 4 na Black Ice jako Związek Radziecki. I dzisiaj przechodzimy już do ostrej kolektywizacji, industrializacji, komunizacji, zajęczyzacji, socjalizacji, syndykalizacji i dużo innych zacji. Zaczniemy od tego, że zrobimy reformację naszej armii, bo jak sobie zobaczymy, mamy tam jakieś ponad 200 dywizji, z czego 111 to są dywizje pancerne. Połowa naszej armii to są dywizje pancerne. Na papierze fajnie to wygląda, nie? 33 dywizje NKWD, 30 dywizji kawalerii, także największa armia świata i największy ból głowy dla wszystkich planistów i sztabowców, jeżeli chodzi o tą armię. Także trzeba ustandaryzować i zrobić, żeby te templatki były sensowne. No bo czeka nas wszystko i to wszystko i tak nie będzie miało znaczenia, bo wartości bojowe będą wynosić osoczyste zero. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enewie. Ej, to jest oszukane, bo na papierze te dywizje to są jakieś czołgusie, nie? A jak sobie wejdziemy w tę platkę, to większość tych dywizji to są jakieś konie, to są jakaś artyleria, to są konie połączone z garnizonami nawet, konie połączone z piechotą i gdzieś tam troszeczkę dodany jeden jakiś kawalerii tank, czyli nasze te BT-7 słynne. Ale na papierze templatka oficjalnie pancerna. Oficjalnie pancerna templatka. Co to jest? Na piechotę zmieniać. Chwilę spędziłem nad tą radziecką armią i już mnie głowa boli, więc ja współczuję tym wszystkim radzieckim sztabistom, którzy to ogarniali. Zostawiłem sobie dwie templatki. Te będą lighty, które pozostaną lightami, bo mamy ich dużo. Tu mamy na razie te kawaleryjskie, bo tych kawaleryjskich czołgów też mamy dużo, więc na razie zostaną, ale docelowo będziemy to zmieniać w medy. Tu mamy garnizony. Ukre, kto pamięta serię na Total Warze, na modyfikacji Total Warowej, co robiły ukraińskie dywizje na Związku Radzieckim, a tym multi ten wie. Piechota, którą będzie... Czy ta piechota ma czołgi w sobie? Dobra, to też wywalimy. Górskie, no bo górskie zostawimy. Kunie, no bo mamy milion kuni i mamy busto tych kuni, więc no szkoda byłoby ten sprzęt i ludzi przepalać. W sensie ludzi to mamy dalej, szkoda sprzętu. No i mamy dywizję NKWD, które mają jakieś tam busty na obronie na fortach, też to niby jest, także to zostawimy, nie wiem, będzie coś tam stało, będzie bronić. No i tak to plus minus wygląda. Natomiast co mnie bardziej cieszy, to jest nasz przemysł i nasza industrializacja i dzięki towarzyszowi Stalinowi będziemy mieli dużo stalowni, jak ten sama nazwa wskazuje. Pamiętacie, jak na Włoszech ciupaliśmy jedną stalownię, drugą stalownię? I to był pik naszych możliwości, żeby produkować stal na super bydlaki lotniskowce, to patrzcie to. Patrzcie to. Patrzysz? Patrzysz? To patrz. Patrz, nawet sobie tam spowolnij albo zapauzuj. Pa to. Pa to. Pa tu i pa tu. Cyk, 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 cyk. Widziałeś? 44 stalownie. 44 stalownie. Ot tak. I wiecie co jest najlepsze? Będziemy to eksportować. Ktoś to będzie kupował, prawda? Ktoś to będzie kupował. Możemy sobie też troszeczkę amelinium poplusikować. O, proszę bardzo. Sobie daj resztę amelinium. Produkujemy ile się da, bo to na eksport poleci. No i mamy jedną rafinerację gumy syntetycznej. No i gitara. I będziemy na tym zarabiać. I to jest prawdziwy sowiecki kapitalizm. Minął niespełna jeden dzień i mamy praktycznie 100% zużycie prądu. Jedyne co my zrobiliśmy, to po prostu uruchomiliśmy te nasze stalownie, żeby działały. Ej, my możemy jeszcze więcej tych stalowni odpalić? Co ty gadasz? Jacie. Mamy maksa, 50 na 50, więcej się nie da. Więcej się nie da. Ja chcę więcej! Więcej stalowni! Co to za limit 50 stalowni? To jest dopiero początek! Ktoś to kupuje? Ale kupują tej stali! Nawet kupują na zapisy, patrz to, my nawet nie nadążamy z eksportem. Co jest, te plany pięcioletnie to genialne były, ale my zarabiamy na tym. O, ile slotów się zrobiło, ile mamy z handlu? O, prawie 100 cywilek z samego eksportu. Ciekawe jak Stany Zjednoczone na tym modzie zarabiają, a w handlu.
A może zrobimy technokratyczny, kapitalistyczny, handlowy Związek Radziecki? Na przykład teraz zainwestujemy w Ligę Narodów jako Związek Radziecki w latach 30. Bo tam podniesie opinię wszystkich krajów w Związku Radzieckim i będą chętnie oni nas kupować, nieprawdaż? Także inwestycja, technokratyczno-kapitalistyczny, pięcioletni Związek Radziecki. Ty, można do stalowni jeszcze chromosomy dodać, rozumiesz? Do stalowni dodajemy szczyptę chromosomów. A tutaj są jako materiały rzadkie i wtedy nam jeszcze więcej się stali wydobywa. Co jest? Ale my mamy sztali. Jacie. Więcej amelinium. 5% do research speeda, masowa edukacja, powszechna edukacja dla naszych sowieckich żbiczków jak najbardziej. Oczywiście się skupimy na drzewku przemysłowym. Z pierwszego celu mamy 150 political powera i teraz tylko problem jest tego typu, że nie wiem kogo zatrudniać, bo w sumie nie wiadomo kto tutaj przeżyje czystkę. Jak to tam się będzie toczyć i kogo ten uśmiechnięty, wąsaty, gruziński pirat sobie przekreśli w notasiku, a obok którego postawi zielony znaczek, że jednak go aprobuje. Aż strach wydawać political power na jakichkolwiek doradców. Każdy może w każdej chwili zniknąć. Ty, no, na przykład Stalin chyba nie usunie, prawda? Prawda? Imperium Japonii zagraża naszą granicą. Zakładam, że tylko tak się droczą i nic złego się nie stanie. Mam takie przeczucie. Ty, na początku myślałem, że on na plecach ma taki wielki talerzowy magazynek. Do jakiegoś KMA. Ale nie, to takich wielkich nie robili. Ty, oni faktycznie tutaj od razu jest ten border konflikt. Dobra, no nie wiem, no we wszystkie dywizje wycofujemy, znaczy do Moskwy na przetrenowanie w kółeczko ustawiamy. Te 6 dywizji garnizonowych raczej nie zdąży wrócić do Mandżurii, jak oni na początku naszej rozgrywki od razu przeatakowali. Także tutaj poniesiemy malutką porażkę. Malutką porażkę poniesiemy. No właśnie, staliśmy pokonani, ale dzięki temu dostajemy research bonus na doktrynę, czyli warto było. A, bo to będzie cała seria tych starć granicznych. Tu mamy całą mechanikę, my możemy teraz własne odpalać i mamy, że Japończycy wygrali 2, a my 0 starć granicznych. Dobra, to my zaraz tam damy jakieś nasze elitarne dywizje górsko-tankietowe. I... Ty, ta Mongolia też tutaj granicznie walczy. O proszę, tu jest taka zimno-pasywno-hybrydowa wojna. Zanim wejdziemy ostro w industrializację, trzeba troszeczkę podkręcić wydajność naszych elektrowni, dlatego przekopiemy kanał Moskwa-Wołga, wydane pierwsze traktory na to. Ej, podoba mi się, że tutaj też mamy mechanikę tych traktorów, jeżeli chcemy industrializować Związek Radziecki. I potem szybko w Kalinie zrobimy jedną hydroelektrownię. Jak ja to zrobiłem, że w ciągu 3 miesięcy na Związku Radzieckim mamy 0 manpowera? Kilka dywizji pancernych zamieniłem na piechotę i jest okrągłe 0. W ogóle Stalin, towarzysz Stalin, jest ksenofobem i jeszcze bardziej nam będzie populacja spadać. O, zaczyna się budowa stalowego imperium, cywilki, stalownie, więcej wungla, boksytów, tungstenu i chromosomów. Rozpoczynamy plan pięcioletni, bo jak wiecie, tutaj plan pięcioletni dosłownie leci i musimy mocno inwestować, żeby porobić te kwestiory. Dlaczego Związek Radziecki rozpoczyna ze 40 samolotami przystosowanymi na lotniskowce? Czyżby to był znak? 40 samolotów lotniskowych plus milion stali? Wiecie, ile byśmy mogli super bydlaków i lotniskowców wyprodukować? A my na tych Włoszech męczyli się z 2-3 stalowni. Patrz to! To jest niesamowite. O, jaka wydajność! Ile handlu! W tym odcinku nie było jeszcze mało śmiesznych żartów, ale za to pojawi się mało osobiście, także nie będzie mało, bo proponuję, żebyśmy pomogli mu te Xinjiangi, tak? Przekształcić w część jego republiki, także zgodzimy się na jego propozycję, żeby rozszerzyć jego strefę wpływów, a przy okazji wybadaliśmy moździerze. Możemy zrobić cel narodowy, który lepiej przygotuje nas do światowej wystawy, która się odbędzie w Paryżu, dzięki czemu lepiej się zaprezentujemy na świecie i dostaniemy boost do naszej reputacji i wzrostu komunizmu w Europie. na 90 dni dwie cywilki, 10 dni się robi. Lecimy. Plan pięcioletki nie zając. Barbarossa nie zając, tylko zając to zając. Nie ma co się śpieszyć. Trzeba się dobrze zaprezentować na świecie. Trzeba dobrze w ładnym opakowaniu sprzedać naszą komunę, nieprawdaż? 25-metrowy posąg dwóch postaci zrobiony ze stali nierdzewnej. No, będziemy mieli rozmach. Będziemy mieli rozmach, wszystko dla wielkości Związku Radzieckiego. A ja bardziej interesuje ten konflikt graniczny, żeby ich tam troszeczkę poszturchać, ale żeby wojny nie striggerować.
Mamy sposobność przesunąć granicę na naszą korzyść. Mały oddział niespełna 50 żołnierzy powinien to osiągnąć. No dobra. I? Czekaj, czy ile supportuje? Mamy konflikt graniczny. Rokoskiego zastąpił Vlasov. Ten Vlasov? Ale są nasze dywizje, które my tu przygotowali i powinniśmy wygrać, tak? Konflikt graniczny. Zwycięstwo. A, i tu się opłaca wygrywać. Super, pokazaliśmy naszą potęgę. Jak już się przygotowujemy do Paryża i tam te statuły ze stali nierdzewnej, stalińskiej stali zrobiliście, to zróbcie od razu statuetki jakieś na wystawę następną, która się odbędzie w Nowym Jorku, żebyśmy potem nie zapomnieli o tym, jak się skupimy na produkcji kawułkach i tytuniek. Więc tam jeszcze zawczasu zróbcie od razu przygotowania na kolejną wystawę. No i zaczyna się, naszemu gruzińskiemu wataszkowi powoli zaczyna odwalać, zaczyna się czystka, dosłownie zaczyna się czystka. Czy Zinojew jest dalej w kontakcie z Trockim? Wielka czystka, technologie cywilne, manpower minus 7 tysięcy tygodniowo. Tygodniowo minus 7 tysięcy manpowera, wiecie co to oznacza? No i stabilka, minus 10 i tygodniowo minus 0,40. Panie Stalinie, nie lepiej się przygotowywać do tych wystaw? A plan pięcioletni kręcić? Rozbudowa sieci kolejowej, infrastruktura spoko, ale najważniejsze, że zostaniemy w razie potrzeby. O 5% skróci się czas potrzebny na ewakuację fabryk. Nie wiem, po co miałoby nam być to potrzebne, jesteśmy największą potęgą na świecie jako Związek Radziecki. Po co mielibyśmy nasze fabryki ewakuować? W ogóle mamy już 10 fabryk traktorów. Robimy 700 tygodniowo produkujemy traktorów. Tych traktorów potrzebujemy za prawie 2 lata, potrzebujemy 25 tysięcy. Obecnie mamy 11 tysięcy. Ty, tymi traktorkami można infrastrukturę podbijać. Dawaj, podbijemy sobie infrastrukturę. Czy my chcemy więcej? Bo to każda cywilka się zmienia w fabrykę traktorów. O nie, hiszpańska wojna domowa. Dobrze, że nie musimy mieć samolotów transportowych, żeby Franco wyciągnąć z Afryki jak Niemcy. My wspieramy stronę republikańską. Od razu możemy... Chyba wszystkim wspieramy, czym mamy. Jakby oni wygrali, to byłoby super. Czy my coś tracimy? Stracimy jedną cywilkę, spoko, mamy dużo tego. Możemy przepalić, dostaniemy Army Experience, spoko. I od razu wyślemy im manpower, ludzi u nas mnogo właśnie, że jest zero. Czy możemy wam wysłać ochotników? Ochotników wam jeszcze nie możemy wysłać. No Japończyki się wzięły na te konflikty graniczne. Człowiek tu miał siedzieć, całe fabryczki klepać. A same konflikty graniczne. Zmobilizuj wszystkie dostępne dywizje, które są na północ od Mandżurii. Pewnie zdążą, ta. Towarzysze, lecicie do Hiszpanii. Wyślij dywizję i sprzęt. Wyślij dywizję i sprzęt, możemy im bardziej pomagać? Nie, nie możemy im bardziej pomagać, ale teraz będziemy mogli wysłać wam dywizję ze wsparciem. Nie wiem, czy możemy wysłać dywizję do Hiszpanii, natomiast możemy robić wszystko, żeby zapobiec upadkowi naszemu rządu w wyniku spaczonych, czystkowych działań naszego towarzysza Stalina, bo stabilka nam niebezpiecznie spada. Bardzo niebezpiecznie nam spada. Także podbij, przepalimy political power. Tego political power oszczędzam, żeby potem ostro wlecieć z planem pięcioletnim, jak wszystkich sobie doradców pozatrudniamy, ale nie. Mu się musiała odpalić czystka. Pierwsi zdrajcy narodu sowieckiego spiskujący z tym wichrzycielem Trockim zostali zlokalizowani i pojmani. Primakov Vitality. I generałów radzieckich, ruskich, sowieckich, tu jest jak widzicie jest od groma. Tak jest ich od groma. Oni mają po 12 dywizji. My będziemy radziecką armię musieli upychać w generałów po 12 dywizji. To będzie piękne. Ale NKWD musi pracować mocniej. Musicie więcej rzezimieszków zlokalizować. Ej, bo tu zostało z tego planu pięcioletniego został de facto rok, a my jeszcze nic sensownego nie zbudowali. Także... Także zaczynamy działać. Chyba budowa tych infrastruktury w prowincjach, które mamy sfokusować, nie odda. Także skończcie robić to już, co tam robiliście. I zaczniemy kręcić cywilki, tak, bo nie zdążymy. Zdecydowanie nie zdążymy. Związek Radziecki posiada też coś takiego jak zacofane rolnictwo, które wpływa na populację rekrutowalną, wpływa na liczbę fabryk i co nas najbardziej boli, na prędkość badań, najbardziej nas interesują technologii. I możemy temu przeciwdziałać wprowadzając, a właściwie rozdając traktory, ciągniki jakie produkujemy. To jest 5 tysięcy, żeby częściowo zbić te debuffy.
Tych ciągników, traktorów mamy obecnie 16,5 tysiąca. Przepalmy te 5 tysięcy, machnijmy kolejną fabrykę traktorów, już robimy prawie 1000 tygodniowo. Potem te traktory będziemy mogli przerabiać na czołgusie. Plan pięcioletni się nie domyka, a my właśnie, towarzysze, dostaliśmy raport, że nasze fabryki nie spełniają obecnych założeń i albo tracimy, znaczy mamy lekkie zniszczenia w Leningradzie na cywilkach, albo możemy w szeregu czystek posądzić naszego ministra o sabotaż. On się może przydać, ma jakieś busty do militarek, także niech się uszkodzą te cywilki. Faktycznie są uszkodzone. Może tu od razu trzeba wlatywać z tymi cywilkami i z tą produkcją, bo nie wiem, czy nie zepsuliśmy już tego Związku Radzieckiego. Nie wiem, czy ten Związek Radziecki nie jest już skaleczony. Przepraszam, my nie zdążymy z tym planem pięcioletnim. No nie ma co jak. Możemy tutaj, mamy jeden cel, zrobiłem, że możemy jedno wymaganie obniżyć kosztem korupcji dosłownie. Ale nie, no zdążymy. No najgorzej będzie z Mińskiem, Saratowem, Kijowem i Krymem, a reszta jest tak na trytytkę, trzeba tylko dotentegować. Będzie dobrze, panie kierowniku, pan się nie denerwuje. Ciągników my już ponad 20 tysięcy od początku wyprodukowali, 15 tysięcy czeka w magazynach na eksport. A jeszcze jedną fabryczkę traktorów machni, równe 15, ale więcej nie, 15, bo to 15 cywilek ja przepaliłem na to. Który z was przeżyje czystkę, a który polegnie na podstawie prawdziwych oskarżeń popartych niezbitymi dowodami? No pan Tuchaczewski by się przydał, nie? Ale raczej nie ma szans, żeby on przeżył. Spróbujemy ciebie, zwłaszcza, że masz geniusza. Także fajnie, jakbyś się przydał. Razem z Rokosowskim coś podziałacie na hiszpańskiej wojnie domowej. Jaka tam sztalinowska paranoja, co ty, mordziu, gadasz? Plus 25 na każdego doradcę, spoko, będziemy teraz przepalać political power, żeby nadgonić plan pięcioletni i ustabilizować sytuację w kraju. No i faktycznie troszeczkę nam ten dotowanie ciągnikami rolnictwa troszeczkę podniosło industrializację farm rolnictwa, dalej jest za mało, także wyślemy kolejne 1000 ciągników na farmy, podbijemy sobie stabilkę i dostaniemy farmę i breeding sloty. Ty, a może Amerykanie by nam pomogli z tym planem pięcioletnim? Jakieś wczesne lendlizy, fabryki by nam do składania wysyłali. Bo ja tu nie nadążam tych fabryk klikać. Więcej tych fabryk. O, ile w Charkowie fabryk będzie, co ty gadasz? Czy my Charków musimy... ten? Charków się nie liczy? Nie, liczy się. Dobra, ile w Charkowie mamy zapotrzebowania? W Charkowie potrzebujemy 5 fabryk. No to jak zrobimy ten cel, to... Biedny Czankajszek, tyle robił dla tych Chin, a coś mało efektów miał, hehe, bo mało, czajcie, hehe. Nie, oni go porwali, nie? To jest ten historyczny event, co ten jego jeden z generałów, tak, z tych wataszków, porwał, żeby wymusić zawieszenie broni z komunistami. I Związek Radziecki kazał go wypuścić, coś takiego, w sensie interweniował, bo oni go potem wypuścili. Także to nam się nie podoba, natomiast podoba nam się to, że... będziemy odpalać kolejne konflikty graniczne z Japończykami. Odpal w Władywostoku. Odpal we Władywostoku i odpalimy w Hamcięgciung, bo tu mamy cały czas dywizje przygotowane. Plan pięcioletni średnio idzie, trzeba na kogoś zwalić winę, zwalimy na tych chłaków, także przymusowa kolektywizacja. Wszystko by się udało, gdyby nie ci wścibscy, przeklęci kołacy, którzy nie chcą się dzielić swoim zbożem, swoim dobrem i przez to cały Związek Radziecki cierpi. No ciężka sprawa z tym Związkiem Radzieckim i z tą, że tak powiem, industrializacją planu pięcioletniego. Zwłaszcza, że jeszcze musimy podnieść wydobycie surowców, ropy nagromadzić, mieć więcej stalowni, bo jak przystało na stanie, musimy mieć więcej stalowni od Niemców, musimy mieć więcej cywilek od Niemców. Problem. Na razie tylko Charków spełnia wymagania. To wyższe z Charkowa, gratulacje. Hiszpańskie złoto, 2 cywilki, o, bogactwo, fajnie jakby te 2 cywilki dodali do planu pięcioletniego, no bo cywilka to cywilka, czemu poza mapą, czemu tych złota nie mogli na przykład, nie wiem, w Mińsku umieścić, mielibyśmy więcej wymagań spełnionych do planu pięcioletniego. Ej, no hit, znowu zając się nie przygotował i będą problemy, klasyka. Dzisiaj wesoła czerwona ruletka towarzysza Stalina wylosowała... Kalinina, chociaż i Kalinin i Chruszczow przeżyli czystki. No nie wiem, chyba powinniśmy przepalić political power, ale mi szkoda. Te 10 stabilki, a Chruszczow to chyba Kalinin niestety wypada z obiegu. Żegnamy pana Kalinina. I mamy konflikt kolejny graniczny z Japończykami. Jak pokonani we Władywostoku, jak my wygrywali. Aha, i teraz oni nas zaatakowali. No dobra, ale teraz się obronicie, prawda? Prawda?
Będzie zwycięstwo. Co tutaj dowodzi? Duborow Iwan. Dobrze. Jesteś daleko od Moskwy, nie trafisz pod sąd. Ja, zwycięstwo, czemu my cały czas... A nie, to Japończycy stracili political power. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, jeszcze pusty doktryny. O to chodziło i skończyła się kolektywizacja kułaków. Nareszcie nas interesują militarki w Mińsku i Kijowie. Wiem, że to militarki, a nie cywilki, ale no plan pięcioletni zakłada fabryki. Po prostu to muszą być fabryki. Także czy cywilka, czy militarka budujemy. Tak się podzieje podczas wielkiej radzieckiej czystki, że Jeżow ją przeżyje. Bo mając tych albo tych do wyboru, to pozbędziemy się Gamarnika i Ulrika. Ulrich to takie niemieckie, teutońskie nazwisko, pewnie szpiegli niemiecki, pozbyć się go. A, Jeżow i tak został zastąpiony przez Berię. No dobra, a tu Budiony z tym wąsem, Tuchaczewski. Elita stoi, elita. Ty, jakby Tuchaczewski przeżył, doj babuszkę, jakby Tuchaczewski przeżył czystki, to byłby sztos. Nikt nie ukryje się przed czujnym wzrokiem towarzysza Stalina i lotnictwa i marynarka. Political power research speed minus 10. Nie! Przynajmniej mamy dużo stali od Stalina. Trochę korupcji nikomu nie zaszkodzi, w końcu jesteśmy w Związku Radzieckim. Dawaj tę korupcję, bo nie ma szans, że my ten plan pięcioletni wykonamy w całości. Panie Stalinie, wszędzie pan możesz robić czystkę, ale nie w przemyśle! Proszę przemysłu nie tykać! Co prawda tutaj dostajemy ciekawą rzecz, mianowicie dostaniemy chyba własny rodzaj ekonomii, który ma swoje plusy i minusy, ale do planu pięcioletniego stalownie plus 10, aluminium, no, no ej, dawaj, to może nie będzie głupie, bo to nam się zmieni, to nam się zmieni tutaj polityczka, tak? Alo, Stalin to micromanage, tak, Stalin będzie każdą fabryką zarządzał. A to się zmieniło na... Tak, mamy stalińską ekonomię, nie mamy centralnej planowanej ekonomii, to jest już poziom stalińskiej ekonomii. Podoba mi się. Sztaliński przemysł. Cześć Tuchaczewski, żegnamy pana Tuchaczewskiego. Dużo marszałków żegnamy, no cóż, jest jak jest, na sowieckim rejonie nie jest łatwo. Jak tam potyczki z Japończykami, bo tu jest cała mechanika z nimi. Że za wygranie tych rajdów, to możemy sobie poszczególne buściki tutaj brać, rzeczy kupować, dostawać. Tu byśmy kolejnego research slota dostali, czemu ja tego nie zraszowałem? Czemu ja jestem ameba? Czemu ja tego drzewka znowu nie sprawdziłem? O, nie dość, że cywilki to kolejny research slot, to teraz mi to mnie mówisz? USA kupuje od nas zboże, Francja, USA, o ile od nas boksytów kupują, o proszę bardzo. A ile sztali, bo to jest najważniejsze, troszeczkę eksport sztali nam spadł. Już nie sprzedajemy tyle sztali, co kiedyś. Niedobrze, ale eksportujemy ropę i też sobie mało tej ropy eksportujemy. Kto tutaj nam zaburza tego, eksport ropy? Pokaż tych Amerykanów, ile wy eksportujecie? To można zobaczyć, ja mogę zobaczyć, kto z wami handluje i my tam się udamy i my wyjaśnimy. No, też prawie w ogóle nie eksportują, nikt ropy nie kupuje, o proszę bardzo. Ale dobra, myślę, że na dzisiaj styknie tej naszej liczno-industrialnej chłosty w sowieckim wydaniu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. No i co, łapki w górę, soczyste komentarze i widzimy się w następnym. Cześć, cześć!